myślę, że wtedy byśmy musieli się spotkać z przedstawicielami takich firm i porozmawiać o przyczynach tak częstych wyłączeń prądu w Nowym Mieście. Czasami tam minimalny wiatr i już powiedzmy w nocy czy w dzień nie ma prądu. Roboty związane z przebudową sieci, tutaj o tym się już mówiło i ta inwestycja pewnie będzie realizowana, jakby będzie drugi ciąg tego zasilania, bo mamy zasilanie tu od strony Jarocina i właściwie tutaj ma być to budowane kolejny, właściwie drugi jakby ciąg tego, żeby tu ograniczyć kwestie związane z jakimiś awariami, bo wtedy jest awaria i praktycznie trzeba czekać, aż to zostanie usunięte. Chciałem powiedzieć, te wyłączenia, bo tu 6-7 bodajże w ulicach Kozia, Nowa mają być kolejne znowu planowe wyłączenia. Te, które były tutaj, to one też związek pewnie miały z tym przełączeniem na te pewne inne trasy i to oczywiście to światło ciągle migające to nie jest bez wpływu na urządzenia, które mamy, bo dzisiaj urządzenia są bardzo czułe i właściwie my jakoś musimy, jeżeli ta sprawa będzie taka jaka jest, to właściwie no jako odbiorcy energii, my jako gmina też jesteśmy odbiorcami energii, żeby tutaj w tej sprawie działać, bo nawet jak takie wyłączenie, które w niedzielę było, ja telefon dostałem też taki, ta informacja też do mnie SMS-owo przychodzi, jeżeli jest wyłączenie, ale też dzwoni jakiś mieszkaniec, ja na ten numer alarmowy energetyki zadzwoniłem, no ale ja po prostu nie mogłem, nie miałem żadnej umowy na dostawę energii swojej własnej, akurat tutaj i nie miałem nic pod ręką, mimo że przedstawiłem się jako osoba, do której dzwonią i jako przedstawiciel gminy i gdzie w Nowym Mieście nie ma prądu, to ta pani ze mną w ogóle nie rozmawiała. Mówi, to niech zadzwoni taka osoba, w której nie ma prądu, bo mówi, to nie, dla niej nie ma problemu prądu w Nowym Mieście, bo do niej nikt nie dzwonił jeszcze, więc ja byłem mocno zdziwiony. Ja zadzwoniłem już tak do osoby, która do mnie dzwoniła, że po prostu wykonała telefon, bo gdybym ja miał umowę, którą my jako gmina zawieramy, bym podał numer umowy, to ja wtedy nie miałem takiej umowy przy sobie, bo to było w niedzielę i nie mogłem tutaj. Także to jest jakby, jako odbiorcy mamy prawo tutaj żądać, żeby to było jak należy, ale miejmy nadzieję, że te inwestycje, które są robione, one poprawią tutaj zasilanie i wyeliminują jakieś większe awarie, bo to zawsze jest też taki temat, że my dzwonimy do wrześni, a praktycznie my nie mamy prądu z wrześni, tylko mamy prąd z Jarocina, także sieci, bo my możemy energię, dzisiaj energię się kupuje na wolnym rynku, może przetarg, można, no dzisiaj są różne rzeczy, ale ten prąd płynie ten sam, płynie po tych, tylko jedne linie są. Także my możemy sobie kupić prąd u jakiegoś dostawcy, ale jak wyłączą, to ten dostawca mówi, no ale ja ten prąd to przesyła Enea operator, tak u nas, a Enea operator jest tutaj monopolistą, także tutaj nie ma siły, żeby coś w tej sprawie zrobić.